Bo te firmy kosmetyczne, to one płacą marketingowcom, płacą tym wszystkim influencerom i w ogóle płaci się za kosmetyk dlatego, że opłaca się tych wszystkich influencerów i dlatego te kosmetyki są takie drogie. Właśnie po prostu poplułam z wrażenia. Cześć, nazywam się Agnieszka, jestem magistrem kosmetologii. Zazwyczaj na Instagramie opowiadam o tym, jak wygląda kobiece życie z kosmetykami. Jest tam na wesoło, także wpadajcie. Ale z racji swojego doświadczenia zawodowego. A trochę ono duże jest, zwłaszcza, że pracowałam jako marketingowiec, szkoleniowiec i przedstawiciel handlowy. Powinnam powiedzieć marketingowczyni, czekajcie, ja lubię feminatywy, nawet moja matka jest polonistką, ale język polski bywa trudny. Specjalistka do spraw marketingu, szkoleniowczyni i przedstawicielka handlowa. Uwielbiam tą nazwę. Jaki jest feminatyw od przedstawiciela handlowego? Handlowiec, handlowczyni? Na pewno nie handlara, bo handlara jest od handlarza, no nie? Handlarą starą jestem, tak. Moje umiejętności marketingowe świetnie sprawdzają się, jeżeli chodzi o to, że prowadzę własny sklep internetowy, kosmetyczny shop, bo po prostu ja sądzę, że niektórzy przedstawiciele mają mnie już dość, ale jestem taką grożyną biznesu, że jak tylko ktoś do mnie przychodzi, no bo pani Agnieszko, my tutaj byśmy zrobili może coś... chwytam byka za rogi, słuchajcie, znacie to powiedzenie, weź palec, a weźmy całą rękę? Ja chwytam byka za rogi i ciągnę od razu całego byka dla siebie, no nie? Więc tak wyglądają rozmowy ze mną, ale dzięki temu na Shopiku macie zawsze zarąbiste promocje. Wstydu nie mam, jeżeli chodzi o proszenie o promocje i rabaty i gratisiki, ale... Shopik się rozwija, więc... Słuchajcie, pogadamy sobie teraz od serca, nie? I powiem wam, jak pewne kwestie wyglądają. Bo właśnie, są takie pewnego rodzaju zarzuty i obawy, i ja je rozumiem. Nikt nie lubi marketingu, nikt nie lubi reklamy, a już zwłaszcza nachalnej reklamy. Więc nic dziwnego, że na reklamy w mediach społecznościowych nie każdy patrzy przychylnie. I ja to rozumiem, ale dziś pragnę z wami porozmawiać szczerze, jako osoba, która siedzi mocno po drugiej stronie, już nie tylko teraz, gdzie zajmuję się własnym biznesem, ale właśnie, gdzie pracowałam w mediach społecznościowych firmy kosmetycznej, gdzie zajmowałam się... Aj, to jeszcze nie jednej, nie, żeby nie było. Zajmowałam się także pracą jako przedstawicielka. Przedstawiciel handlowy jest trochę takim mikroinfluencerem prywatnym firmy. Ma różnymi technikami i możliwościami zachęcić nie tylko sprzedawcę, szefa danego punktu kosmetycznego czy zielarskiego do zakupu danej marki kosmetycznej, ale co by to było, gdyby tylko kupił na raz i tyle? To chodzi o to, że ten sprzedawca ma sprzedawać dalej, bo obrót musi się zgadzać i musi być. Jakie techniki są stosowane? Jak to się przekłada na relacje potem ten sprzedawca i klient ostateczny? Więc czy marketing w mediach społecznościowych to jedyny prowadzony nachalny marketing? Rozsiądźcie się wygodnie i troszeczkę podywagujemy. W XXI wieku reklama jest podstawą i zaplecze marketingowe w każdej firmie jest czymś normalnym. Każda firma, zarówno ta rozwinięta, duża, taka powiedziałabym koncernowa, jak i te mniejsze, które jednak aspirują do tego, by się rozwijać, muszą mieć przeznaczony jakiś budżet na reklamę. I reklama najczęściej kojarzy się z taką reklamą, która jest w jakiś sposób wyjątkowo kosztowna. Tak, reklama jest dźwignią handlu, ale to już nie są lata 90. czy wczesne 2000., gdzie ta reklama była możliwa tylko dla mocno prosperujących, bogatych firm. Bo chociaż reklama, segmenty reklamowe w telewizji bądź w radiu wciąż są bardzo kosztowne, chociaż segmenty reklamowe w mediach społecznościowych u bardzo popularnych youtuberów także są związane z wysokimi nakładami i kosztami, o tyle są też bardziej budżetowe opcje, które umożliwiają docieranie do naprawdę szerokiego grona odbiorców. W tym momencie mamy takie czasy, że jeżeli nie reklamujesz swojego produktu, szeroko pojętą reklamą, to po prostu nie istniejesz. Jeżeli chcesz
być taki rzetelny, że ta Twoja firma obroni się sama, bo będzie doceniana przez odbiorców i ci odbiorcy będą polecać gdzieś dalej ten kosmetyk, to się grubo mylisz, bo reklama działa. I gdyby nie działała, to tak prężnie by się nie rozwijała i tak szerokie stawki nie byłyby zgarniane przez te osoby, które są na górze. Czyli przez topowych influencerów, przez topowych aktorów, przez topowe stacje telewizyjne i topowe tytuły. Ale jak zawsze w życiu, to nie jest tak, że coś jest czarno-białe, że albo reklamujesz się top of the top, z ludźmi top of the top i zarabiasz pieniądze, albo płacisz top of the top, tylko właśnie są też inne metody, mniejszo, niskobudżetowe, tak bym to nazwała, ale jak najbardziej są. I jeżeli firma nie prowadzi nawet takich działań reklamowych wewnętrznie mniejszych, to bardzo przykro mi jest to stwierdzić, bo również jestem osobą, która szczerość ceni sobie nade wszystko. I dlatego działam tutaj w mediach społecznościowych, gdzie mam możliwość takiego, wiecie, wyboru, co ja chcę powiedzieć, co ja chcę pokazać, co ja uważam, że jest warte pokazania, bo bez mojej persony na tym kanale, no to żadna reklama by nie zadziałała, tak? Ale ja też muszę wybierać, jeżeli podejmuję się jakichś reklam, z kim się współpracy podejmuję, żeby swojego wizerunku nie nadszarpnąć, bo wystarczy, że nadszarpnę go raz i zostanie to już zapamiętane. I mniejsze działania reklamowe to też nie jest tak, że po prostu obejmują mniejszych influencerów, albo obejmują niższe stawki, albo obejmują tylko wysyłanie paczek PR-owych. Nie, nie o tym dzisiaj. Zwróćcie uwagę, jeżeli oglądacie telewizor i następuje segment sponsorowany, gdzie mamy blok reklamowy, albo w gazetach, gdzie mamy oznaczony, który segment jest sponsorowany, w radiu łatwo się jest połapać, tak? Gdzie jest ten segment, gdzie są reklamy. I w mediach społecznościowych od 2 lat również są oznaczenia segmentów sponsorowanych, więc łatwo połapać się, że jest to segment współpracy reklamowej. Ale to, czego nie lubimy i to, co sądzę, że najwięcej osób ma do tego pretensje, to są takie rzeczy, gdzie reklama jest bardziej zawoalowana. I właśnie. Skąd macie pewność, że osoba, do której przychodzicie, jest z Wami szczera? To, że Wam coś poleca i nie mówi tak naprawdę, dlaczego to poleca, także ma znaczenie i bardzo często jest podparte strategią marketingową, jaką ta osoba podejmuje. Czy w tym momencie pojawiło Wam się coś w głowie? Może ktoś w głowie? Ja nie o tym mówię. Więc widzicie, ja tylko Wam coś podpowiedziałam, a Wy już sobie zaczęłyście cokolwiek domyślać, dopowiadać same. A to, do czego ja piję, to są momenty dnia codziennego. Kiedy wchodzicie do drogerii albo do apteki po kosmetyk, czyli po preparat, który nie jest produktem pierwszej potrzeby, który nie służy do Waszego zdrowia, ale jest takim akcesorium higienicznym, na którym marketing jest całkiem mocno prowadzony, chociaż Wy jako konsumenci bardzo często sobie z tego nie zdajecie sprawy. Powiedzmy, potrzebujesz kremu. Podchodzisz do pani ekspedientki i mówisz, że potrzebujesz krem. Może podpowiesz, że masz skórę naczynkową, wrażliwą. Jaki krem może zaproponować? Jaki ta osoba zaproponuje kosmetyk? Jak sądzicie, czy będzie to polecenie szczere, że ta pani poleci Wam ten kosmetyk, który sama uznała, że jest warty polecenia, że sama stosowała, albo ktoś od niej z rodziny, że pomógł, albo że zna się na składnikach aktywnych, sprawdzi przy nas, powie, tutaj są składniki aktywne takie, które pani pomogą, a może poleci Ci ten krem i poda Ci go do ręki dlatego, że sama ma z tego jakieś korzyści. Może dostanie za jakąś konkretną sprzedaż gratis, dodatkowy rabat, może jakiś tester dla siebie? A może za odpowiedni obrót będzie wycieczka dla szefowej drogerii? Wow, teraz możecie sobie pomyśleć, co? No więc właśnie. Każda firma przeznacza jakiś swój budżet na reklamę. I każdej firmie obecnej na rynku bardzo zależy na tym, by jej marka była rekomendowana i polecana i sprzedawana dalej. I to, co jest przykre,
obecnych czasach, ale w takich czasach żyjemy i po prostu mówię w tym momencie o tym, jak jest, jak to wygląda, nie o idealnym świecie, w którym i ja sama chciałabym żyć. Chcę zwiększyć Waszą świadomość, żebyście były świadomymi konsumentkami i wiedziały o pewnych kwestiach. A co Wy z tą wiedzą zrobicie, to już sobie same musicie na ten temat odpowiedzieć. Bardzo przykre mi jest to, że wyobraźcie sobie, że te dziewczyny, mówię o dziewczynach, bo najczęściej ekspedientkami w dużych drogeriach, w sieciach, są dziewczęta, bardzo często młode, które są zafascynowane światem kosmetyków i naprawdę chcą dobrze polecić kosmetyki danej osobie. Ale takie osoby, które polecają tak bardzo od serca i są odporne na działania marketingowe, okazuje się, że na przykład nie wyrabiają takich progów sprzedaży i progów celowanych, jakie mają narzucone, a to wiąże się z ich zwolnieniem, zastąpieniem, gorszą wypłatą. I sam ten system zachęca do tego, że bądź jaka jesteś, miej te swoje umiejętności sprzedażowe. Super, że potrafisz polecać produkt, super, że znasz się na składnikach. Więc tym bardziej będę Cię popychać, żebyś polecała to, co ja chcę, żebyś Ty polecała. I oczywiście jest to wszystko robione w białych rękawiczkach, no bo wiadomo, jak przyjeżdża przedstawiciel firmy do drogerii, to jest to zawsze śliska osoba, która chce coś sprzedać. Przyznaję się. Ale przedstawiciel zawsze jest też osobą ugodową. Jeżeli się dobrze z taką osobą dogadasz, to będziesz mieć z tego profity. Ale ta osoba też coś z tego będzie chcieć. Więc to nie jest tak, że przedstawiciel będzie Cię namawiać. No weź to polecaj, to wtedy dostaniesz jakieś tam dodatkowe kosmetyki albo bon. No weź szefowo, wy tam nagadajcie tym Twoim ekspedientkom, żeby one naszą markę polecały, to wtedy Ty z tego coś dostaniesz. Nawet tak toporny marketing znajduje swoje miejsca. Ale najczęściej faktycznie wymaga to finezji. Wymaga to przyjeżdżania, zrobienia dobrej relacji, zbudowania. Jeżeli jest przedstawiciel, którego lubisz i wiesz, że ma dobre produkty, bo ma, ale jest też drugi przedstawiciel, który też ma dobre produkty, ale który być może jest bardziej wycofany, to jednak będziesz bardziej z tą kontaktową osobą dobijać targu i bardziej będziesz polecać o produktach, które ta osoba przywozi. I bardziej będziesz te produkty sprzedawać, bo chcesz, żeby ten przedstawiciel właśnie przyjechał do Ciebie za miesiąc i Ci poopowiadał ploteczki z rynku, a jak idzie u konkurencji, a komu co się sprzedaje, a kto jakie promocje robił, bo też się z tego coś dowiesz, jako osoba, która jest na przykład szefową, kierowniczką albo ekspedientką. Chcecie dowodów, że tak to działa? Zauważcie, jak wiele firm zaczyna od bycia takimi malutkimi. Pojawiają się najpierw w miejscach, gdzie ta relacja jest bardzo cenna i ważna. Malutkie drogerie, zielarnie, gdzieś, gdzie są ci ludzie, którzy tak pracują z pasją i z sercem. I klient ostateczny, czyli właśnie taki, wiecie, klient, który przychodzi na przykład do zielarni i chce kupić krem, który nie zna się na kosmetykach, ale ufa osobie będącej zaladą w sklepie zielarskim, że to jest osoba, która poleca naturalne produkty i poleca dobre produkty. Bo gdyby nie polecał dobrych produktów, to na pewno nie mając kręgosłupa moralnego siedziałby gdzieś w lepszej pracy niż w tym malutkim sklepiku zielarskim. Więc idziesz do tej zielarni i pytasz o dobry krem. A sprzedawca w zielarni poleca Ci to, co uważa za słuszne. Uważa za słuszne dlaczego? Dlatego, że z jednej strony bardzo jest przekonany do tego lokalnego, małego biznesiku, który prowadzi i do swoich umiejętności, tak, ale jednocześnie do tego dochodzi szczypta umiejętności marketingowych handlowca, marketingowca. To, że pięknie opowiedział szkolenie, to, że zwrócił uwagę, że przy danym problemie skórnym ten składnik aktywny jest świetny, albo w daną pogodę i w daną aurę warto pamiętać o tych cechach
tego kosmetyku. Jednocześnie, jak każda osoba prowadząca biznes związany z kosmetykami czy innymi artykułami terminującymi się, pamiętasz, że za pół roku któryś kosmetyk będzie miał koniec daty ważności, więc wypadałoby go wypchnąć w pierwszej kolejności. I łączy taki sprzedawca w sobie autentyczne cechy szczerej pomocy klientowi, który do niego przychodzi, ale ziarenko marketingu, jeżeli zostanie zasiane, ono zakiełkuje. I zobaczcie, że wiele firm, które właśnie tą taką oddolną pracą ludzi bardzo przekonanych do swojej działalności, do swoich umiejętności, do pewnego rodzaju niszowego podejścia, czy w pielęgnacji, czy w dietetyce, to właśnie na plecach tych ludzi pewne małe firmy się wybijają, bo skoro tak bardzo od serca ktoś je poleca, to znaczy, że te produkty są tak dobre. Rośnie zaufanie, rośnie dobry PR i za chwilę te firmy pojawiają się w coraz większych drogeriach, w coraz większych aptekach, aż w końcu lądują w bardzo popularnych miejscach typu drogeria Rossmann, Hebe, czy w, nie wiem, hipermarketach na przykład, tak? Bo to, nie wiem, jeżeli ja idąc do Biła widzę Sobioetik, to nie jest taka, wiecie, marka jak jakiś tam garnier, tak? Że ona jest taka bardzo budżetowa i szeroko dostępna. Nie, to są już pewnego rodzaju niszowe kosmetyki naturalne, są dostępne szeroko w hipermarkecie i dzięki temu trafiają do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Oczywiście, gdyby jakaś mała firma od razu porwała się na wielką sieć drogerii bądź wielką sieć hipermarketów, to prawdopodobnie nawet nie uzyskałaby odpowiedzi zwrotnej, czy są zainteresowani taką ofertą, taką mało znaną marką. Ale jeżeli firma już ma renomę i został wyrobiony ten dobry PR, jakikolwiek są jakieś statystyki, które można udowodnić, tak? Produkowaliśmy na początku tego roku tyle i tyle kosmetyków, w tym momencie zwiększyliśmy obroty o tyle i tyle, bo jesteśmy bardziej rozpoznawalni na rynku. Samo to już mówi, że zainteresowanie na rynku jest. A w biznesie chodzi o liczby, chodzi o sprzedaż, chodzi o ciągły rozwój i chodzi o ciągły zarobek. Nikt nie pracuje w przemyśle kosmetycznym charytatywnie. Rozumiem, że moje słowa w tym momencie są brutalne, ale tak to działa. Więc teraz zastanówcie się, co tak naprawdę dla Was, jako odbiorców, jako konsumentów, jest tak naprawdę łatwiej przyswajalne. Reklama w mediach społecznościowych, gdzie macie to wyjaskrawione i wyszczególnione, że tak, tu następuje segment współpracy reklamowej. Czy może nie ulegacie reklamom osoby, która wydaje się być osobą godną zaufania i tak bardzo szczerą, ale jednak summa summarum jest sprzedawcą. Więc w tym kosmetycznym świecie marketing jest. I wiem, że mogą w tym momencie targać Wami różne emocje, ale chciałabym je wspólnie z Wami rozpakować, bo nie chodzi mi o to, żeby się teraz buntować i, nie wiem, wypunktowywać, że Wasza ulubiona pani z zielarni czy małej drogerii jest zła, bo ona tam nie? Nie. Chodzi o to, żeby być świadomym konsumentem. Tak wygląda przemysł beauty. Jest mocno zmarketingowany. Myślę, że mogłabym takie słowotwórstwo utworzyć. Ta reklama jest. I łatwiej Wam będzie bronić się przed nią, jeżeli jej nie tolerujecie, wiedząc, że takie techniki po prostu istnieją. Ale mam też nadzieję, że ten film uświadomił Wam, że reklama w mediach społecznościowych to nie jest coś, co ma kogokolwiek na cokolwiek naciągać. Ona jest, bo ludzie z tego żyją. Trzeba za coś kupić jedzenie. Trzeba za coś opłacić rachunki. I przyjaźniejszym jest transparentny, oczywisty segment sponsorowany, z którego skorzystacie, bądź też nie, niż jednak taka podskórna, zawoalowana, marketingowa chęć sprzedaży czegoś, co jest u Ciebie w sklepie, co za chwilę się będzie terminować,
za co dostaniesz więcej punkcików, więcej gracisików, więcej rabacików, więcej bonów, tak, bo bony też są, czy po prostu konkretnie kasiory w łapę, nie? Czy jakiejś fajnej wycieczki, czy jakiegoś akcesoria. Słuchajcie, tak, to się dzieje. I nawet te mniejsze firmy przeznaczają środki, bo jeżeli tego nie robią, jakkolwiek nie próbują się wkręcić w ten przemysł beauty, to tak właśnie przemysł beauty w tym momencie wygląda. Nie reklamujesz się, nie dbasz o ten swój obrót, upadniesz. Państwo ci nie da. Nie ma państwowych zakładów beauty, państwowych drogerii, nie ma dotacji na kosmetyki. Albo zadbasz o swój biznes, albo to będzie rotować i albo będziesz miał z tego przyjemności, albo niestety upadniesz. Bo czasy też niestety są tak przykre, że nawet te osoby takie, wiecie, sprzedające bardzo od serca, takich osób jest niewiele, takich szczerze, takich do po prostu szpiku kości od serca sprzedających, które naprawdę nie będą myśleć o tym, co muszą zrotować i dlaczego, i gdzie mają fajny procent, gdzie mają lepszy rabat, i gdzie mają jakieś profity, tylko takich szczerze do bólu chcących Wam polecić coś z własnego przekonania, takich ludzi jest najmniej. I to, co jest jeszcze też w tym wszystkim przykre, że właśnie takie osoby najłatwiej są wykorzystywane przez klientów. Nie przez marketingowców, tylko właśnie przez tych klientów ostatecznych, które właśnie widząc tą taką bardzo szczerą, oddaną i chętną do pomocy osobę, będą próbowały z niej wycisnąć jak po prostu sok z cytryny. I to też niestety przyczynia się do tego, że takie lokalne, fajne biznesiki na przykład upadają. Zobaczcie, nawet na swój obszar swojego miasta. Czy więcej jest tych takich sieciówek i popularnych miejsc, czy więcej tych takich lokalnych biznesów? Nie tylko w kosmetykach, w jedzeniu, w ubraniach. Pomyślcie o tym, jak wiele biznesów upada. Gruby temat. Ale mam nadzieję, że wniósł coś nowego w Wasze życie. Nie chodzi mi o to, żebyście teraz nieufnie patrzyły na wszelkie polecenia, jakie dostajecie. Nie, ale właśnie chodzi o to, żeby każdy zakup rzeczywiście sobie przemyśleć, bo pośpiech jest zawsze złym doradcą. Dopytać, doczytać, we własnym zakresie się zorientować, jeżeli chcecie tak rzeczywiście dobrze podchodzić do bycia świadomym konsumentem. Bo słuchajcie, jak tutaj obarczać i obwiniać przemysł beauty o to, że jest jaki jest, kiedy nawet w aptekach to marketing potrafi grać pierwsze skrzypce. No słuchajcie, może ja tam, wiecie, nie mam zbyt wiele doświadczenia z przemysłem akurat farmaceutycznym, nie? Ale to nie jest nic, o czym byście nie wiedziały, że była reklama tego suplementu na zespół niespokojnych nóg, tak? RLS. To nie jest jednostka chorobowa. Nie ma czegoś takiego. A pamiętacie, jaki to był szał? Pamiętacie, ile było reklam na zespół niespokojnych nóg? I ja na studiach, będąc studentką, miałam możliwość, mój cały rok, nie tylko ja, cały mój rok, miał tą niewątpliwą przyjemność być na wykładzie pana z bardzo dużej firmy farmaceutycznej, na wykładzie pana, który był właśnie jakimś marketingowcem czy przedstawicielem. I ten pan wprost opowiadał, że jeżeli nie ma jakiejś potrzeby na rynku, to ją trzeba stworzyć. Słuchajcie, ja jako młoda studentka kosmetologii, jak ja to usłyszałam, ja byłam tak zbulwersowana, że ja aż na tym wykładzie, wiecie, zazwyczaj na wykładach się pytań nie zadaję, ale ja podniosłam na rękę. Ja zapytałam, czy ja dobrze zrozumiałam, że trzeba stworzyć potrzebę, czyli czy tak by ludziom trzeba wcisnąć, mówiąc nieładnie, problem, którego nikt nie ma? A ten pan bez mrugnięcia okiem do mikrofonu odpowiedział tak i przeszedł dalej do kontynuowania tego wykładu, nie? I ja byłam totalnie w szoku. Ale teraz po latach ja tego pana po prostu rozumiem, nie rozumiem. Ciężko mi jest się do tego tak ustosunkować osobiście, tak personalnie, bo faktycznie to nie jest okej. Ale po prostu marketing tak wygląda. I branża farmaceutyczna
To jest w ogóle gruby, gruby temat i ja się tego nie będę podejmować, bo ja tam nie jestem specjalistką, ja tam nie pracowałam. To, co ja słyszałam też, wiecie, czy to jest też tak, to ja nie wiem, nie? Ale o branży beauty wiem znacznie więcej, bo pracowałam w kilku firmach kosmetycznych i widziałam, jak to wygląda, a że właśnie przede wszystkim miałam styczność ze stanowiskami bazującymi mocno na reklamie, na sprzedaży i na handlu, no to właśnie pragnę Wam przekazać. Być może z mojej strony bez emocji, bo ja wiem, jak to wygląda po prostu i z czym się borykam, i z czym się mierzę, i jak to wszystko gdzieś tam ułożyć, żeby było dobrze. Ale też wiecie co, nie każdy sprzedawca właśnie ma już pewnego rodzaju te umiejętności miękkie, jak na przykład z handlowcami rozmawiać, na co się zgadzać, co jest przekraczaniem granic. Ja tutaj pewnego rodzaju już takie możliwości, umiejętności mam i wiem, jak to wygląda, dlatego na kosmetycznym shopie staram się, żeby były takie kosmetyki i takie perełki, jakie rzeczywiście z ręką na sercu chcę Wam rekomendować i też promocje takie, jakie są, żeby były szczere. Dlatego też w mediach społecznościowych mówię wprost, gdzie jest segment sponsorowany. Jeżeli Was segmenty sponsorowane rażą, najmocniej przepraszam, ale za coś kupić jedzenie muszę, opłacić rachunki muszę. Dzięki temu, że są firmy, które chcą ze mną podejmować współpracę, ten kanał może trwać w takiej formie, jakiej trwa. Bo wcześniej zajmowałam się pracą na etacie i pracą na YouTubie, prawda? Więc miałam, wiecie, dochód z racji etatu, dzięki któremu mogłam, wiecie, zapewnić sobie środki na życie i mogłam sobie tworzyć tutaj treści na internecie. Teraz dostaję zarzuty, że mój kanał zmienił się w kanał sprzedażowy mojej drogerii kosmetycznej Shop. Hej! To są wszystko produkty, o których od lat mówię, że są fajne, że są ciekawe. To nie jest tak, że to jest moja marka, którą ja uważam, że jest najważniejsza. Nie, to jest miejsce w sieci, w którym można kupić fajne kosmetyki. Takie, które zawsze polecałam, które są naturalne, które są tak wyselekcjonowane składowo, że mua. Nie? I uważam, że założyłam biznes, który jest maksymalnie transparentny, bo nie reklamuję czegoś, co ja stworzyłam jako jest najlepsze, tylko korzystam z tego, co na rynku już jest, daję Ci wybór, możesz z tego korzystać, możesz robić zakupy u mnie, możesz też robić u konkurencji, przecież te marki są wszędzie ogólnodostępne, nie mam marek własnych. Jeszcze. Mam nadzieję, że się będzie to wszystko jakoś rozwijać. Z Waszą pomocą, dzięki Waszej uprzejmości przede wszystkim, mój sklep może się rozwijać. Więc zobaczymy, dokąd nas to wszystko doprowadzi, no nie? Na razie idziemy do przodu, a ja staram się maksymalnie wykorzystać swoją wiedzę do tego, żebyście miały fajne ceny, fajne promocje, ale żebym ja nie była zmuszona ani skłonna robić pewnego rodzaju podjazdów marketingowych. Zgadzać się na to, co ja uważam za słuszne. Segment sponsorowany, który jest jasny, czytelnie oznaczony, w mediach społecznościowych zawsze można przeskrolować, przewinąć. To jest banalnie proste. Ale dzięki wysłuchaniu tej treści też w jakiś sposób przyczyniacie się do pewnego rodzaju wzrostu świadomości na przykład danej marki, że coś tam na rynku jest, możecie kupować, możecie nie kupować, ale gdzieś tam dociera do szerszego grona odbiorców. I jeżeli ktoś uzna, to jest dla mnie, ja to chcę i to kupi, to pamiętajcie, w takich czasach żyjemy, że rynek weryfikuje. A każda firma przeznacza budżet na reklamę, bo jeżeli sądzicie, że najwięcej to zarabia na przykład ten technolog, który produkuje te kosmetyki, bo on ma tą wiedzę i to wykształcenie, to pragnę Was też tutaj brutalnie sprowadzić na ziemię. Nie. Pensja technologa bardzo często jest minimalną, krajową albo troszkę wyższą. A pensja handlowca jest tak dobra jak jego sprzedaż. Bo zazwyczaj, znaczy najczęściej, zawsze prawie, właściwie nie zdarza się inaczej. Handlowcy mają prowizję od sprzedaży. I żeby zostać handlowcem, nie musisz mieć specjalnej szkoły. Bardziej liczy się doświadczenie, umiejętności miękkie, to czy jesteś już znany w danej branży, gdzie pracowałeś, z kim pracowałeś, gdzie możesz dany preparat wprowadzić i do im szerszej grupy kontrahentów, czyli tych klientów, którym Ty sprzedajesz, tych drogerii, tych aptek, Ty dotrzesz i im sprzedasz za im wyższe kwoty,
tym większy procent wraca do Ciebie i tym większą przedstawiciel ma wypłatę. Więc wypłata handlowca to jest tak naprawdę dzielenie się zyskami. A praca tych szaraczków u podstaw, przepraszam, ja sama też pracowałam jako laborantka, ale tak, te osoby są w firmie niewidzialne. Są w laboratorium, są na hali produkcyjnej i robią, co mają robić. Ale prawdziwa sprzedaż tak naprawdę dzieje się już na rynku. Jest oparta o reklamę. Właśnie nie reklamę w telewizji czy w mediach społecznościowych, bo tego typu reklama, czy billboardy też, one są bardziej traktowane jako zakorzenienie się świadomości marki. Ale wyrobienie dobrej marki, dobrych skojarzeń z marką wcale nie odbywa się przez media społecznościowe. Odbywa się pracą u podstaw. Pamiętajcie o tym. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się niebawem. Grube, nie? Grube. Do zobaczenia. Jestem ciekawa bardzo Waszych opinii, doświadczeń. Podzielcie się ze mną w komentarzach. Jakie emocje to w Was wzbudziło? Mam nadzieję, że nie będą to tylko negatywne komentarze, bo temat jest taki niejednoznaczny. Jest taki grubo ciosany. On jest, ale zawsze jest zawoalowany. Nie jest czarny czy biały. Jest tutaj wiele odcieni szarości, gradientów, kolorów. Tu jest wszystko. To jest po prostu zupa. W której wymieszane jest wszystko. Jestem ciekawa, czy pośród takich negatywnych emocji, zdziwienia, oburzenia, może też pojawia się jakaś taka iskierka, za którą warto podążyć, takie światełko w tunelu, że kurde, no, wszędzie jest ta reklama, nie? Ale może coś z tego wyciągnęłyście. O, i na sam koniec, jak mi się przypomniało, jak kiedyś usłyszałam takie hasło, że najlepiej zarabia się na zdrowiu, jedzeniu i kobiecej próżności. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć.